Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No tragedia w Teksasie, gdzie 18-latek zabił ponad 20 uczniów i dwie nauczycielki, no i sam został zabity. No ta tragedia spowodowała, że teraz są duże dyskusje na temat no całej tej sytuacji. Demokraci pchają wersję taką, żeby konfiskować w sumie broń. No to jest, komuniści zawsze konfiskują broń. Hitler konfiskował, Jaruzelski konfiskował, wszyscy komuniści konfiskują. W Australii też skonfiskowali. No, republikanie tłumaczą, że to jest kwestia szpitali psychiatrycznych, że to jest kwestia opieki psychiatrycznej, czy brak. Skąd to się wzięło? No to w Ameryce w sumie obydwa sprawy, broń i lecznictwo, ma związek z konstytucją. Pierwsza poprawka do konstytucji mówi, że druga poprawka do konstytucji mówi, że każdy obywatel ma prawo do posiadania broni. Na któraś z poprawek czy z paragrafów konstytucji, no mówi, że nie ma zatrzymania, czy nie ma uwięzienia bez sprawy. Także musi być skazanie. No i teraz właśnie wszyscy ci młodzi ludzie, no szczególnie 18-19-latkowie, ten młody chłopak nie skończył szkoły średniej, nie miał matury, nie poszedł na zakończenie szkoły, no i właśnie w tej frustracji zabił swoją babcię, matki tam brakowało, ojca też tam brakowało, babcia, która go wychowywała, została zastrzelona. Jechał, no to zaczął strzelać do ludzi z domu pogrzebowego, później uciekał. To uderzył niedaleko swojej szkoły, do której uczęszczał 10 lat wcześniej, kiedy był tam w trzeciej, czwartej klasie. Okazało się, że wejście do szkoły było zamknięte, no ale od tyłu nauczycielka zapomniała niby telefonu i poszła do samochodu po telefon, przystawiła drzwi krzesłem, no i on właśnie wpadł do tej klasy. Okazało się, że przez 40 minut policja w ogóle nie reagowała, czekała, w międzyczasie on wykonywał egzekucję, później kiedy wpadli do środka, no to też krzyczeli do dzieci, gdzie są, żeby im pomóc, no to on też zaczął strzelać do tych dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, no makabra. I teraz to wszystko, cała ta antykultura spowodowała, że mamy to, co mamy. No, komuniści amerykańscy przez ostatnie 60 lat zwalczali instytucje rodziny. Dlatego widać właśnie, że był wychowywany przez babcię, rodzice gdzieś tam przepraszali, niby pojawili się, przepraszali za całą tą sytuację. Komuniści przez ostatnie 60 lat zwalczali instytucje religijne, także już ludzie nie uczęszczają do kościołów, nie słuchają tego dobrego słowa, jakiegoś kazania, tych przykazań, nie rozumieją, co jest dobre, co nie jest dobre, do tego dołożyć jeszcze te wszystkie komputery dosyć agresywne. No, dużo ludzi mówi, że grają w te gry i nic nie robi, no ale są przypadki, jeden na 100, jeden na 1000, jeden na milion, także, że nie można mówić, pokazywać swojego przykładu i mówić, że coś takiego nie istnieje. No, do tego dołożyć jeszcze dwa lata tej paniki pandemicznej. No i teraz wszyscy krzyczą, że trzeba coś zrobić, tyle tylko, że politycznie, no to zmiana
zmiana czy wprowadzanie ustaw, no to musi działać w ramach konstytucji. Nie ma czegoś takiego, żeby można było zniszczyć konstytucję w dobrym celu. No, zawsze niszczenie konstytucji, wolności słowa, wolności wypowiedzi, wolności prawa do posiadania broni i tak dalej, i tak dalej. No to długoterminowo to jest bardzo niedobre. I to jest podzielone. Demokraci, lewacy są kompletnie za, przepraszam, kompletnie za całkowitą konfiskatą, no ale to nie da rady. No, nie można sobie wyobrazić czegoś takiego, żeby była konfiskata 400 milionów sztuk broni, to nie da rady. No, nawet jeżeli byłby jednopartyjny system, no to nie, coś takiego nie wyjdzie. Republikanie są oskarżani o to, że mówią i tłumaczą, że to jest wina braku szpitali psychiatrycznych. No, szpitali psychiatrycznych nie ma, no bo w latach 70. ACLU, czyli American Civil Liberty Union, czyli Unia Wolności i Praw Obywatelskich, doprowadziła do tego, przepraszam, że w zasadzie nie ma trzymania pacjentów w szpitalach psychiatrycznych wbrew ich woli. No i to już wszystko od tego się zaczyna, tak? To wszystko wbrew ich woli, no to nie mogą być trzymani, dlatego kończą tak, że strzelają, zabijają, czy są bezdomnymi gdzieś pod mostami. No, opieka psychiatryczna, no w Ameryce jest coś takiego jak Medicaid i Medicare, czyli dla emerytów to jest państwowe, to przez całe życie się odkłada tam 1-1,5%, jest państwowe Social Security, odkłada się 7,5% z własnej pensji, plus pracodawca daje 7,5%. Tak, dzieci do lat 13 są też pod opieką państwową, no a tak ogólnie rzecz biorąc, no są też jeszcze dla niepełnosprawnych państwowe jakieś zabezpieczenia zdrowotne, no ale większość ludzi, którzy pracują, no to mają ubezpieczenie w ciągu swojej pracy, gdzie ubezpieczenie, powiedzmy, kosztuje tam 18-20 tysięcy rocznie na rodzinę, trzeba zapłacić, jak się idzie do lekarza, dodatkowo tam 20-30 dolarów, jak się bierze lekarstwo, no to tam od dolara do 5, 10, 15 się płaci i tak dalej, no ale to w ramach ci, którzy pracują, no to mają również ubezpieczenie psychiatryczne. No ale reformy kongres stara się wprowadzać. W 2012 roku była masakra w Connecticut, w mieście Newtown, i cały kongres został zmotywowany do tego, żeby przyjrzeć się, dlaczego te instytucje amerykańskie, cały system opieki psychiatrycznej po prostu upada. No, i zrobiono sporo, wprowadzono ustawę tak zwaną ustawa wyleczenia XXI wieku, który w sumie był przegłosowany dwupartyjnie. Republikanie i demokraci głosowali za tym. Było to podpisane przez Baracka Muhammeda Obamy w grudniu 2016 roku. No stworzyło to dodatkowe, no przede wszystkim pozycje biurokratyczne. No, został stworzona pozycja asystenta sekretarza, który miał, to wszystko jest w ministerstwie
w Ministerstwie Zdrowia Społecznego, no i miał się koncentrować na sprawach nadużywania narkotyków i alkoholu. Także oni zaczęli synchronizować to wszystko z poziom federalny, z poziomem stanowym, no i że mieli płacić, powiedzmy, za to, że pacjenci byliby opłacani za pobyt w szpitalu. No i też częściowo miało być to jakieś lokalne szpitale miały być w to włączone. No, teraz jest taka współpraca republikanów i demokratów. Starają się ożywić znowu ten działanie tego, co zaczęli w 2016 roku. No, byłoby całe ta ustawa, by była mocniejsza, także byłyby dwie reformy, które planowali w związku z tym, co było w 2012 roku w Connecticut, ale to nigdy nie zostało zrobione prawem. Także tam połączyli troszeczkę ten Medicaid, Medicare, czyli te państwowy system leczniczy dla emerytów, no i tam wyjątkowo dla inwalidów, którzy nie mają ubezpieczenia. Także, że ten Medicaid ma zacząć finansować właśnie te szpitale. No i też duża sprawa w Ameryce to jest taka, że kiedy zaczął się AIDS i HIV, w latach tam 1970-tych, 80-tych, no to się zaczęło wszystko w San Francisco, w Kalifornii, w tej dzielnicy Castro. To kiedy AIDS wykańczał homoseksualistów, no to kongres wprowadził ustawę, która w zasadzie zakazywała pokazywania informacji zdrowotnych pacjenta. Co to znaczy? To znaczy, że jak ktoś szedł do pracy, no to w pracy nie mogli się pytać, powiedzmy, czy jesteś chory na AIDS, czy na HIV. No i później to wszystko, te unikanie, czy ta cała tajemnica, czy pilnowanie, żeby ludzie nie pytali się o AIDS, czy HIV homoseksualistów, no to później przeszło to na to, że nikt nikomu nie może niczego powiedzieć. Jeżeli ktoś ma ponad 18 lat, jest w szpitalu psychiatrycznym, czy nadaje się do szpitala psychiatrycznego, no to w zasadzie lekarze, cały system medyczny nie powie nawet słowa, dlaczego ten dorosły pacjent jest, jaki jest jego stan. No i teraz właśnie ma być ustawa, żeby to troszeczkę poluzować, żeby rodzina bezpośrednia była włączona, żeby wiedziała, no bo jeżeli ktoś trafia do szpitala psychiatrycznego i rodzina nie wie, o co tam chodzi z ust fachowców, no to coś jest nie tak. Powinno przypuszczalnie to iść w tym kierunku, że szczególnie ci ciężko chorzy, no to przecież oni sami nie powiedzą, co się dzieje, no a wszyscy ci, którzy się opiekują, czy martwią o tych swoich najbliższych, nie mają prawa do usłyszenia. No, wszyscy ci psychicznie chorzy, no to na pewno są bardziej mniej agresywni, mniej bojowi, no bo mogą być w tych szpitalach zamkniętych, tak jak w Australii, w Kanadzie, w Europie, po prostu mają te trzy czy cztery posiłki, mają te swoje codzienne zajęcia, mają jakieś te odwiedziny i są spokojniejsi. No i z reguły nie dochodzi do takich tragedii właśnie jak tutaj, kiedy młody 18-latek wybucha w tym wszystkim, pompował się i ten jego balon jakiegoś wścieku nienawiści wybucha. Jest bardzo dużo mniejszych przestępstw, przekroczeń i tak dalej. Także
ustabilizowanie całego systemu ochrony czy tam opieki zdrowotnej, psychicznie chorych, to to wszystko by poprawiło. Cała ta prewencja, zapobieganie tego, co teraz popełniają te zbrodnie, no przypuszczalnie to by się wszystko zniszczyło, zmniejszyło. Broń no raczej nigdy nie będzie wyeliminowana. No dlatego, dlaczego ma być wyeliminowana? National Rifle Association ma spotkanie właśnie w Teksasie, no i wszyscy ci komuniści oskarżają, że takie spotkanie nie powinno się odbyć. No ale dlaczego uczciwi Amerykanie, ciężko pracujący, płacący podatki, ciężkie podatki, no bo to podatki na broń, na amunicję i tak dalej, no to wszystkie te stany, szczególnie komunistyczne, no to dają dodatkowe opłaty za to. Dlaczego uczciwy obywatel ma być karany za jakichś psychopatów? No i to jest ta różnica, że dużo ludzi utożsamia te 140 milionów właścicieli broni w Ameryce i utożsamia te 600 milionów sztuk broni w Ameryce z tymi wariatami właśnie, którzy chodzą do szkoły. Chodzą do szkoły i strzelają. Tam gdzie szkoła, no to jest strefy bez broni palnej, dlatego oni tam wchodzą. Oni nie wchodzą do McDonald'sa w Teksasie, bo w McDonald'sie w Teksasie to by zostali zlikwidowani w 5 sekund. Nie chodzą do jakichś sklepów, tylko wchodzą gdzieś do kościołów, do szkół, do synagog, tam gdzie jest takie miękkie podbrzusze i wiedzą, że tam ludzie broni nie mają. Tak, że cała ta sytuacja nie zmieni się. No jedyne co, to może poprawić ta zmiana w szpitalach. Lot nad kukułczym gniazdem, no właśnie był spowodowany dlatego, że ludzie sobie tak wyobrażali szpitale psychiatryczne, no ale 90% pacjentów, 99% pacjentów, no to jednak ma jakieś pozytywne efekty tego wszystkiego, no i na pewno jest lepsze niż spanie pod mostem, czy doprowadzanie kogoś do tego, żeby po prostu zdecydował zabijać niewinne dzieci. No. Ci 18-latkowie mają jakąś sobie nienawiść do społeczeństwa. No, jest to straszne, jest to straszne. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się zaszczuć komunistom, nie dajcie się przekonać, że poprawka do konstytucji, która pozwala normalnym na posiadanie broni, powinna być zlikwidowana tylko dlatego, że młodzi wariaci niestabilni są doprowadzeni i sami się doprowadzają do tego, że biegną gdzieś i mordują niewinne dzieci. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że chyba rozumiecie, czego brakuje w Ameryce, dlaczego ta wolność konstytucyjna doprowadziła do tego, że niebezpieczni wariaci nie są trzymani w szpitalach. I mam nadzieję, że rozumiecie, że konfiskata broni, no to nie jest dobra i to nie jest rozwiązanie. Tak samo jakby było zabronienie sprzedaży alkoholu, dlatego że ludzie jeżdżą po spożyciu alkoholu. Zdrowia dla normalnych.